No cześć, kończymy dzisiaj świąteczny sezon, rozbieramy choinkę, dzielimy ostatnie prezenty, ja testuję kolejne dania mojego jadłospisu, a Kamil swoją mini piłę do drzew. Moi drodzy, stała się rzecz niemożliwa, niespodziewana. Nie tylko ogarnęłam się z czasem, ale także, mimo wyjazdu, bo w weekend byliśmy w Krakowie, mimo to ogarnęłam się do tego stopnia, że kurde, nie wiem co dzisiaj robić. Mam wszystko zrobione i wiecie, no chciałam nagrywać vloga, żeby nie mieć jakichś załatwień, biegania, stresów, żeby to był taki miły dzień. No i wyszło na to, że nie mam w nim co robić. Super! Czyli mam dzisiaj dzień wolny. No i co? Pierwsza rzecz, mogę się pochwalić, że badania mi wyszły dobrze, wszystkie ostatnio robiłam właśnie na początku tego tygodnia, wszystkie morfologie, nie wiadomo co. Nie wnikając w szczegóły, no miałam ciągle jakieś przygody, więc przynajmniej to ogarnięte. Jaram się na maksa. Dowiedziałam się z mojego zdjęcia rentgenowskiego, że pierwsze moje złamanie ręki już się zrosło. To także jest sukces, czyli teraz jeszcze czekamy na zrośnięcie tylko drugiego złamania. Ach, sukcesy! Życiowe sukcesy. Ale chciałabym dzisiaj zrobić też taką rzecz symboliczną, bo chciałabym rozebrać choinkę. Wieczorem idziemy do przyjaciół ze spóźnionymi, już dosyć mocno, bo prawie miesiąc, prezentami świątecznymi. Kończy się dzisiaj pewna epoka. I jeszcze jeden zdrowotny sukces, jak widzicie same zdrowotne. Zmieniłam endokrynolożkę leki i od tych kilku dni, kiedy właśnie już biorę je w nowej dawce i inne leki, to mam tak dużo więcej energii i sił, więc jejku, jeżeli macie problemy z tarczycą, to monitorujcie to, bo można mieć siły od samego rana do samego wieczora. Ale czy ja jestem dzisiaj gotowa na rozebranie tej choinki już lekko oklapniętej, jak widać? Pożegnania, zakończenia, zmiany. To nigdy nie jest proste, ale warto. Chcę już też, wiecie, poczuć, że idzie nowe. Nowy rok, może nawet w dłuższej czy bliższej perspektywie wiosna. Już się na to nastawiać, myśleć już do przodu, co będzie. Martwiłam się trochę, że zdejmowanie tych ozdób będzie smutne. Będę tęsknić za grudniową atmosferą, ale totalnie nie. Totalnie było to takim procesem czy elementem procesu przejścia w nową część roku i w ogóle w nowy rok. Włączyłam sobie Sanach i na spokojnie to wszystko sobie ogarnęłam. Bo tak na spokojnie to jest dla mnie tak ogromna przyjemność. Skupić się na tylko tych małych, realnych rzeczach, na tych drobnych ozdóbkach, haczykach, wisiorkach. To jest takie konkretne, takie namacalne, takie tu i teraz i daje taki szybki efekt. I powiem wam, że chociaż wiele wyzwań miał ten stary rok, to mam w sobie tak mega, mega dużo wdzięczności wobec niego i wobec siebie i naprawdę cieszę się na to, co będzie. To jest może banał dla niektórych, ale ja powtarzam to ciągle sobie i ciągle się tym na nowo zachwycam, bo jest to nowość dla mnie. Tak od roku dopiero, a może troszeczkę dłużej, już nawet ciężko mi to określić, potrafię żyć tym czasem do przodu, potrafię cieszyć się przyszłością, myśleć w ogóle do przodu, a nie cały czas siedzieć w przeszłości. To jest serio rewolucja i to jest niesamowite, że naprawdę można, że tak można. Siądę chyba teraz do drutów, tak jak widzicie, mam teraz taką robótkę. To są rękawiczki, to jest ta część jakby pod dłonią na nadgarstek, jeszcze do niej chyba centymetr chcę zrobić i później pójdę dalej, wiadomo. Ale to jest taka technika, na 5 w sumie drutach, tutaj widać 4, można zrobić właśnie takie malutkie okrągi. I to jest dokładnie z tych włóczek, o tutaj 3, które wam ostatnio pokazywałam. Ale przyszła właśnie do mnie jeszcze paczka z włóczkami na skarpetki.
Jakie mięciutkie. Wybrałam sobie taki jasny, turkusowy kolor. No, ale to jak już zrobię rękawiczki, to spróbuję te skarpetki. Ale się zgrzałam. No i robienie na drutach też jest dla mnie właśnie takim konkretem. Czymś bardzo namacalnym w moim życiu i realnym. I czymś, co jakąś niesamowitą satysfakcję mi daje. Ciągle wymyślam, co dalej mogę zrobić. W ogóle dosyć szybko się wdrażam w coraz trudniejsze projekty. I fajnie, cieszę się, bo znalazłam swoją pasję, już drugą. Właśnie pokazywałam Kamilowi, że tak wygląda początek mojej rękawiczki, już sobie mogę ubrać. No powiem Wam, jestem super zadowolona z tego wyboru i doboru kolorów. Także dopiero się zaczyna magia tutaj. Kamil, przywitaj się może. Dobry wieczór. I zabieram się do robienia obiadu. Mam dzisiaj jakąś kaszę z jakimś serem feta, nie wiem co tam będę z tym robić, bo jak mówiłam Wam, realizuję ciągle ten zdrowotny jadłospis. Ma to być warzywna gryczanka. Jedziemy. Powiem Wam, że od tak jak półtorej tygodnia rzeczywiście, no oprócz wyjazdu, robię w domu sobie jedzenie. I mam właśnie zakupy zrobione, mam wszystkie składniki, mam przepis, wszystko jest w miarę proste. To nawet zaczęło mi to sprawiać przyjemność, taki odpoczynek. Że sobie takie danie zrobię i jeszcze nie wszystkie je poznałam, więc zawsze jest ten element zaskoczenia, co to wyjdzie. No dobrze, kaszę ugotuj w lekko osolonej wodzie. Kasza gryczana, niepaluna biała. A szukanie pasji to też w ogóle nie jest oczywista rzecz. Ja pamiętam, kilka lat temu moja psychoterapeutka pytała się mnie, co lubię robić po pracy i nie potrafiłam odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko wiązało mi się z pracą. Lubiłam pisać, lubiłam montować, no ale to wszystko było elementami mojej pracy. Trzeba mówić zakupy jakieś, poczekaj, co jutro jest? W czwartek, piątek jedziemy, więc... Tylko na czwartek, a w piątek rano na przykład na śniadanie, nie? No, ale co jeszcze w domu te rzeczy, nie? Więc można jeszcze zrobić. To jest to tak. Bo on tak dobrze żyje, to może coś wiesz. A czy on się po prostu kupuje tam z wielkiem? A ty co, Kamil, dzisiaj jadłeś w pracy na obiad? Nawet mi nie mów. Gnioki, które zrobił Szymon, czyli gnioki dyniowe, przepyszne, z pesto, które zrobiłem ja, pesto rukolowe po prostu, z parmezanem, podsmażone na patelni. Tak się najadłem, że tylko teraz mam ochotę na precelki. Masz półeczkę. To słuchajcie, są prezenty dla białobrzeskich, czyli dla naszych przyjaciół i pochwalę się Wam, co wymyśliłam dla dorosłych, bo dla dzieci widzieliście już na vlogu z Wigilii, że pakowałam im książki, ale dopiero teraz się widzimy. Ogólnie uważam, że robienie prezentów dla dorosłych jest ekstra, szczególnie kiedy można zrobić im takie trochę prezenty jak dla dzieci, wewnętrznych dzieci. No i dla Maćka oprócz tam książki i czekoladowego misia kupiliśmy małą taką paczkę, bo to są takie symboliczne prezenty Star Wars, Lego. A dla Natalii oprócz też czekoladowego misia kupiłam taką doniczkę w Tigerze i w kwiaciarni kwiatka, który nie jest trujący dla kotów, bo oni mają dwa koty. I ten kwiatek przez chyba te dwa tygodnie ostatnie siedział u nas na regale i dbałam o niego, żeby dotrwał, kiedy wreszcie się spotkamy, bo już dawno się mieliśmy widzieć. Ale jeszcze jej kupiłam coś. Taki jej kupiłam shower gel, spiced orange, bardzo ładnie pachniał, a Natalia też lubi kąpiel sobie czasem fajną zrobić, a te shower gel z The Body Shopu, których ja używałam, robiły niesamowitą pianę w wannie, kiedy właśnie robiłam sobie takie kąpiele jeszcze w naszym domu. Także nie ma co, dzisiaj jesteśmy świętymi Mikołajami na maksa. A ty co robisz dzisiaj wieczorem? Jakie masz plany? Z wujkiem Szymonem sobie posiedzisz w domu, tak? Gdzie masz to GoPro? Będziemy w brydża grali. Szymona teraz mało widać, ale u nas spędza tydzień, jest naszą tutaj, naszym sekretem i tajną bronią, bo robi pyszne jedzonko, ale też przede wszystkim jest. I kiedy nas nie było, no to właśnie Tosia była pod jego opieką i to jest jeden, obok Orcia, ulubiony wujek. Co się dzieje, kotkowi? Jak myślisz? Odbija się, tak? Światełko? Tosia włącza tryb ek. Super.
Jest taki profil nawet w internecie, gdzie koty tak robią. Tak? Jak się właśnie nazywa? Co ty gadasz? Ja nie wiem, czy Natalia pokazywała mój szalik, więc muszę wziąć mój szalik. No tak, musisz. Żeby się pochwalić. Nie no, oczywiście. Teraz ciągle noszę mój sweter, który zrobiłam, bo wszystkim pokazuję i się chwalę. A i dobrze, patrz czym. No, no mam czym, dokładnie. Patrzyłem, co tu podłeś z tej strony. Ty, jak będziemy tam wchodzić, to ja wejdę tak. Ho, 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 czy są no, grzeczne tak, dzieci? Musimy tak zrobić, dokładnie. No bo porze, chyba wielki worek mamy. Szymon, to pilnuj domu, żeby nie odleciał. Dobrze. Pa. Tosia, bądź grzeczna. Proszę Jola, kobiety pierwszeństwo mają. To jest dla Jasia, proszę. To jest dla Miłoszka, proszę. To jest dla mamy, proszę. A to jest dla taty, proszę. Świąteczne prezenty. Mieliśmy się widzieć już dawno. Jezu! Dziękuję, bardzo dobry prezent. Jaka w ogóle piękna choinka. Natalia mówi, że mieli ją dzisiaj rozbierać, ale dzieci powiedziały, że nie, dopiero kiedy ciocia Jola i wujek Kamil nas odwiedzą, to wtedy rozbierzemy, więc została specjalnie dla nas. Ku córku! Tutaj jest prezent dla nas. Oh my god, klocki. Jakie no, słodkie. Słodkie. Ale patrz, będziemy no. Mieć do kolekcji. Mamy już kotki, tylko inne, super, a takich nie super. Mamy. Super, wow. Bardzo, bardzo ładne. Jakie piękne. Jakie piękne. A powiedzcie, co u was? No właśnie, co u was? Ja jestem bardzo ciekawa, co u was. I jeżeli chcecie się podzielić, to napiszcie w komentarzach, bo może to jest fajny pomysł, żeby tak trochę sobie tu rozmawiać. O tym, jak o siebie w życiu zadbać, jak żyć miło w ramach możliwości, co możemy sobie samym dawać. Wrócaj tę kostkę, bo chcę nagrać. 1 i 5. No to jest. Pomożesz teraz opowiedzieć, Maciek, jak to się tłumaczy ten tatuaż. To będzie cała koncepcja polega na tym, żeby łączyć elementy roślinne z różnymi nawiązanami do filmów. Tych filmów, które lubię / kocham. Liść Lorien z Władcy Pierścieni. Tu leci E.T., tu jest silnik z serialu Firefly, statku kosmicznego. No i mamy tutaj Gwiazdę Śmierci i będzie jeszcze wiele, wiele innych. Aż wypełnią wszystko, dokładnie. I jak żyć bez presji oczekiwań? I to niekoniecznie cudzych. Ale nie jest aż taki szeroki. Ale nie jest aż taki szeroki. Przyszliśmy tutaj do pieczary. Maćka zobaczyć sprzęt, bo on ma różne aparaty mega wypasione, więc jestem i sprawdzam sobie aparat. Tak jak tutaj. To jest długie, bo to zaśmiesiątka. Możesz sobie podjechać na, może na Bartycką, na wieżę na X, który będzie aparat, tak? Bo nie wiem, jak macie wy, ale dla mnie bardzo wiele oczekiwań, wymagań wobec mnie wychodzi właśnie ze mnie samej. To ja jestem wobec siebie tak strasznie surowa i wymagająca i to ja uczę się cały czas sobie odpuszczać. Odpuszczać bycie kimkolwiek i robienie czegokolwiek poza tym, na co mam ochotę i poza to, kim jestem. Tylko tyle. I aż tyle. Słuchajcie, 2 dni później choinka jeszcze tutaj stoi, ale będzie ją teraz Kamil ciął, więc chcę to uwiecznić. Wyniosę osobno wyniczkę, a osobno drzewko. Ty taką piłką myślisz, że to... No nie mam innej piłki, więc spróbuję to. O, fuck! To nie utniemy już tego dalej.
No to co teraz? Nic, muszę tak wynieść. Lipa. Co za dziadostwo, nie wierzę. A to jest jakaś nowa, czy...? Nie, co ty? Ten zestawie, który dostałem, będzie od taty taki zestaw. Jurek, potrzebujemy nowej piłki. Dobra, biorę te rękawiczki, bo to gryzie strasznie. Dobra. No to czyli w całości ją będziesz wynosił? Tak, tylko weź tą piłkę tam z ziemi, żeby to się... Poczekaj. Kaju, ona jest. Tu. To jest takie coś? Pa, choinko. No i co? Nie mamy już choinki, Tosia. Dopiero za rok następna, wiesz? Thank you.